Witajcie, dzisiaj kolejny film z serii Cóż to za miłość, na temat teologii reformowanej, doktryn łaski i kalwinizmu. Przeciwnicy, nie znając do końca poglądów reformowanych, mówią: kalwinizm to taki pogląd, który czyni z Boga potwora, czyni z nas roboty. Chciałbym, abyście posłuchali fragmentu książki Dona Carsona. Fragmentu, który mówi o pewnym poglądzie, który myślę, że to nam wszystkim wyjaśni. Zapraszam. D. A. Carson. Kompatybilizm. Tajemnica opatrzności Małą dziewczynkę zapytano, dlaczego słońce wschodzi. A ona odpowiedziała z pełnym wyższości grymasem, do którego zdolna jest pewnie tylko mała dziewczynka. Bo jest rano, to oczywiste. Na pewnym poziomie odpowiedź ta jest całkowicie wystarczająca. Na wielu innych nie. Już sama idea, że słońce wschodzi, byłaby nie do przyjęcia na zajęciach z astronomii. Oczywiście, na pewnym poziomie idea wschodzącego Słońca jest wciąż adekwatna. Wystarczy otworzyć dowolną gazetę, która w rzeczowy sposób publikuje czas wschodu Słońca. Jakby nie było odkryć Kopernika i Galileusza. I szczerze mówiąc, typowy czytelnik, który chce wiedzieć, kiedy nastąpi wschód Słońca, nie potrzebuje, aby zarzucać go informacjami o obrocie Ziemi. Relacji między czasem i prędkością światła, czy o zakrzywieniu przestrzeni. Podobnie jest niemal w każdej dziedzinie. Pewne odpowiedzi i perspektywy są całkowicie wystarczające dla niektórych celów i rozpaczliwie niewystarczające dla innych. Niektórzy chrześcijanie, gdy są świadkami strasznej tragedii, przypominają sobie, że żyjemy w upadłym świecie lub. Przypowieść o pszenicy i konkolu opowiedzianą przez Jezusa, i mówią, to jest sprawka nieprzyjaciela. Ich pierwsza reakcja jest właściwa, przynajmniej na tym etapie. I pod wieloma względami nie potrzebują zagłębiać dalej tej kwestii. Lecz kontakt z cynicznym ekspertem, na przykład z dziedziny etyki. Może zmusić człowieka wierzącego do zastanowienia się nad możliwymi odpowiedziami na znacznie głębszym poziomie. Podobny efekt może przynieść poważne cierpienie, zmuszając nas do silniejszej i bardziej bezpośredniej reakcji niż snucie często intelektualnych rozważań. Powróciliśmy w ten sposób do subiektywnej natury. Dylematu epistemicznego, który nakreśliłem w pierwszym rozdziale tej książki. Choć w książce tej pochyliliśmy się już nad wieloma perspektywami i wątkami biblijnymi, które odnoszą się do problemu zła i cierpienia, nie zmierzyliśmy się jeszcze z kwestią najważniejszą. Jeśli Bóg jest suwerenny, wszechwiedzący i dobry, to dlaczego w ogóle istnieje zło? Jak mamy myśleć o złem? Nie kwestionując ani Bożej integralności, ani Jego zdolności do zmian wszystkich rzeczy. Ludzie wierzący znaleźli się w pułapce pewnego dylematu. Jeśli będą poszukiwać wyjaśnienia pozornej niekompatybilności Boga i zła, to będzie się wydawać, że przypuścili atak na niebo. Jeśli zaś pogodzą się, że sprawa ta zostanie tajemnicą, Ryzykują, że popadną w naiwną łatwowierność, lub wręcz zaczną wierzyć w wewnętrznie sprzeczne nonsensy. Nie ma ucieczki z tego kłopotliwego położenia, więc musimy zadowolić się próbami brnięcia naprzód. Nie sposób znaleźć rozstrzygających odpowiedzi, ale z pewnością niektóre z nich są lepsze od pozostałych. Więc poszukujemy najlepszych odpowiedzi. Jakie zdołamy znaleźć, przyznając, że wszędzie wokół otacza nas tajemnica. Tak ujął to Richard Wade i miał całkowitą rację: Nie ma nic złego w próbach rozwiązania tej tajemnicy, jak pisze Wade. Niektóre odpowiedzi są lepsze od innych, lecz wszystkie potencjalne odpowiedzi, o których mi wiadomo przy bliższym zbadaniu, okazują się. Odrzucać jedną lub więcej sprawd wyrażonych jasno w Piśmie Świętym. Ta gra nazywa się redukcjonizmem. Punktem wyjścia jest próba określenia, w czym leży istota tajemnicy. Jeśli na początku pojawi się błąd, reszta dyskusji z konieczności okaże się wypaczona. Lecz jeśli można jednoznacznie określić pewne biblijne aksjomaty, to każda dyskusja, która te aksjomaty odrzuca celowo lub nie, nie zyska uznania pośród ludzi wierzących. Kwestie, którym będzie poświęcony ten fragment, są wystarczająco trudne i kontrowersyjne, aby wielu chrześcijan nie zgodziło się z nimi. Musisz, drogi czytelniku, sam podjąć decyzję. Mogę jedynie sugerować, abyś rozważając te kwestie, starał się odróżnić biblijne aksjomaty od argumentów, po które często sięgamy, aby je odrzucić. Jestem głęboko przekonany, że choć podejście do cierpienia, przedstawione w tym i w następnym rozdziale, może odbiegać od tego, co wydaje ci się obecnie potrzebne, mimo wszystko jest dokładnie tym, co większość chrześcijan powinna zrozumieć, zanim nadejdą złe chwile. Może będzie najlepiej, jeśli przedstawię zwięzłą mapę, w jakim kierunku będziemy podążać w tym i w następnym rozdziale? W kolejnym rozdziale staram się określić istotę tajemnicy w znacznej mierze przez indukcję, próbując odnieść się do wielu fragmentów biblijnych. Następnie próbuję nakreślić kilka podejść do tajemnicy opatrzności, które okazują się nieadekwatne, uzyskać powody, dla których musimy zmierzyć się z tą tajemnicą. Oraz dlaczego jest to tajemnica, a nie sprzeczność, lub czysty bezsens. W kolejnym rozdziale staram się wypracować pewne praktyczne implikacje tajemnicy opatrzności i jak powinna ona manifestować się w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie nam stawić czoła złu i cierpieniu. Zacznijmy jednak od zdefiniowania pewnego terminu. Definicja kompatybilizmu. Biblia jako całość, a czasami także konkretne fragmenty zakładają lub nauczają, że prawdziwe są oba z poniższych stwierdzeń. 1. Bóg jest absolutnie suwerenny, lecz jego suwerenność nigdy nie ogranicza, nie umniejsza ani nie osłabia ludzkiej odpowiedzialności. 2. Ludzie są istotami moralnie odpowiedzialnymi, dokonują realnych wyborów, buntują się, okazują posłuszeństwo, wierzą, sprzeciwiają się, podejmują decyzje itd. I zasadnie są pociągani do odpowiedzialności za takie działanie. Lecz ta cecha nigdy nie będzie w stanie uczynić Boga całkowicie zależnym od nas. A teraz będę starał się wskazać, że Biblia potwierdza prawdziwość obu tych stwierdzeń jednocześnie. Pogląd, iż oba te stwierdzenia są prawdziwe, nazywać będę kompatybilizmem. Moglibyśmy nazywać go jak tylko byśmy chcieli, ale z różnych historycznych poglądów ten termin wydaje mi się najlepszym. I mam przez to na myśli, że o ile chodzi o przekaz Pisma Świętego, oba stwierdzenia są z nim zgodne. I wzajemnie ze sobą kompatybilne. Pragnę zaznaczyć, że nie jest to próba podporządkowania tekstu biblijnego jakimkolwiek systemom filozoficznym. Przekonanie, iż oba stwierdzenia są prawdziwe, wynika, jak się przekonamy, z indukcyjnego odczytywania niezliczonych tekstów biblijnych. Jednak rozpoczynam ten rozdział od idei kompatybilizmu, a nie indukcyjnego studium Biblii, po to, aby przedstawić wstępne wnioski ze studium, zanim podsumuje dowody, które za nimi przemawiają. Pogłębione badania, na których opiera się ta część rozdziału, rozpoczęły się od studium indukcyjnego, a termin kompatybilizm został wprowadzony dopiero wtedy, gdy zgromadzono wystarczająco wiele dowodów, aby uznać ten pogląd za zasadny. Twierdzę zatem, że według pisma oba te stwierdzenia są prawdziwe, to znaczy, Biblia w całej swojej treści naucza kompatybilizmu lub zakłada go. Teraz czas przedstawić podsumowanie biblijnego materiału dowodowego. Założenie i nauczanie o kompatybilizmie w Piśmie Świętym. Szerokie spektrum dowodów. Zacznijmy od pierwszej części, pierwszego stwierdzenia. Bóg jest absolutnie suwerenny. Dowodów na to jest tak wiele, że aby przedstawić wszystkie stosowne teksty, konieczna byłaby bardzo obszerna księga. Zobaczmy kilka wersetów. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Tak czytamy w Psalmie 115. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Tak czytamy w Psalmie 135. Rzeczywiście to On sprawuje wszystko według swego zamysłu i swej woli. Tak czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. On nie tylko wyznacza czas, ale i granice. Tak czytamy w dziejach apostolskich w 17 rozdziale. Ale jego władanie jest tak powszechne, że nawet najbardziej prozaiczne procesy przypisywane są jego działaniu. Jeśli ptaki znajdują jedzenie, to dlatego, że Ojciec je karmi. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Jeśli polne kwiaty wyrastają na łące, to dlatego, że Bóg ozdabia trawę. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale szóstym. Autor księgi Kaznodziei zna cykl obiegu wody, ale autorzy biblijni zamiast napisać pada deszcz, wolą mówić o Bogu, który zsyła opady. To Bóg otwiera i zamyka. Daje życie i odbiera je. Wynosi królów i obala ich. On nazywa gwiazdy po imieniu i wie ile włosów jest na głowie każdego człowieka. Boża suwerenność jest tak szeroka, że z perspektywy biblijnej nie zaskakują nas stwierdzenia o tym, że przypadkowa śmierć, rodzinne nieszczęścia także są wolą Bożą. Nawet ludzka wola nie jest wolna od jego wpływów. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Czytamy w Księdze Przysłów. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Czytamy w Księdze Jeremiasza. To sam Bóg odmienił serce Egipcjan, tak że znienawidzili lud jego. I działali podstępnie wobec sług Jego. Czytamy w Psalmie 105. Amos jest tak pewien suwerenności Bożej, że nawet kiedy wojsko niszczy miasto, wyśmiewa głupotem tych, którzy nie chcą jej uznać i przyjąć nauki. Księga Amosa, trzeci rozdział. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Czytamy w Księdze Izajasza, rozdział 45. Z pewnością Bóg nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Czytamy w Księdze Lamentacje, rozdział 3. A nawet wtedy, któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust najwyższego nie pochodzi zarówno zło, jak i dobro? Księga Lamentacji, rozdział trzeci. Bóg prowadzi do zatwardziałości, kogo zechce. List do Rzymian, rozdział dziewiąty. Historia Shimeja i Dawida pokazuje nam coś jeszcze. Shimej postąpił niegodziwie, przeklinając pomazańca pańskiego, ale Dawid słusznie rozumie, że za Szimeim stoi Bóg. Który nakazał mu to mówić? Druga księga Samuela, rozdział 16 Podobnie Bóg pozwala zwodniczemu duchowi oszukać proroków Achaba. Pierwsza księga królewska, rozdział 22 To Bóg sprawił, że synowie Heliego nie chcieli poddać się dyscyplinie, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Pierwsza księga Samuela, rozdział drugi. Bóg sam zsyła ostry obłęd na niegodziwych ludzi, aby uwierzyli kłamstwu. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2. To sam Bóg w swoim gniewie pobudził Dawida, aby przeprowadził spis ludu. Druga księga Samuela, rozdział 24. Najbardziej zaskakującą cechą tych fragmentów, a jest ich jeszcze wiele i wiele im podobnych, jest to, że w żadnym przypadku ludzie nie zostają zwolnieni z odpowiedzialności tylko dlatego, że Bóg w jakiś sposób stoi za tym czy innym czynem. Za chwilę przyjrzymy się uważniej niektórym z nich, ale warto potwierdzić ten fakt w przypadku choć kilku przytoczonych powyżej tekstów. Bóg w swoim gniewie nakłonił Dawida do przeprowadzenia spisu, ale to Dawid ponosi pełną odpowiedzialność za ten czyn. Synowie Heliego byli niegodziwi. A ci, którzy ulegają stremu obłędowi, to także ludzie, którzy nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. W żadnym przypadku ów znaczący nacisk na absolutną suwerenność Bożą nie umniejsza odpowiedzialności ludzi, którzy, jak wszystko inne we wszechświecie, podlegają woli Boga. Również szczegółowo można przedstawić fragmenty przemawiające za drugim stwierdzeniem. Oddajcie tedy panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Lecz ja i mój dom służyć będzie mu panu. Księga Jozuego rozdział 24. To jeden z niezliczonych tekstów, które wzywają ludzi do posłuszeństwa. Proszą o zrobienie czegoś lub nakazują dokonanie wyboru, lub jednoznaczne opowiedzenie się za czymś. Dziesięć przykazań przemawia do nas z taką mocą, właśnie dlatego, że możemy być im posłuszni, lub nieposłuszni. Także wezwanie Ewangelii nakłada na nas głęboką odpowiedzialność. Czytamy w piśmie. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Powiada bowiem pismo: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. List do Rzymian, rozdział 10. Bóg poddaje ludzi próbie, aby przekonać się, co jest w ich sercach. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w rozdziale dwudziestym drugim, w rozdziale szesnastym, także w drugiej Księdze Kronik, rozdział trzydziesty Odpowiedzialność ludzka może wynikać także z Bożej inicjatywy i wybrania. O tym przeczytamy w Księdze Wyjścia w XIX rozdziale, w Księdze Powtórzonego Prawa w IV i VI rozdziale, w Księdze Ozeasza w XIII rozdziale, w Księdze Micheasza w III rozdziale i w wielu innych miejscach. Bóg kieruje do ludzi poruszające błagania o upamiętanie i nie znajduje przyjemności w śmierci niegodziwych czytamy o tym w Księdze Izajasza w 30 rozdziale, w Lamentacjach w trzecim rozdziale, w Księdze Ezechiela w 18. rozdziale, w 33. rozdziale, w Księdze Ozeasza w 11. rozdziale i w wielu innych miejscach. Lecz w żadnym przypadku teksty te nie sprawiają wrażenia, że Bóg jest całkowicie zależny. Nigdzie nie widzimy tego, że jego istota lub wybory są w pełni uzależnione od kroków podjętych przez człowieka. To obszar, w którym musimy być ostrożni. Nie twierdzę, że Pismo Święte nie przedstawia Boga jako zależnego w jakikolwiek sensie tego słowa. Bóg rozmawia z ludźmi i odpowiada im. Można nawet powiedzieć, że Bóg żałuje swoich decyzji, to znaczy, iż zmienia zdanie lub rezygnuje z jakichś celów, które zakładał. Wrócę do takich tekstów w dalszej części rozdziału. Lecz w żadnym przypadku ludzka odpowiedzialność nie czyni Boga całkowicie zależnym. To znaczy, iż Boga można byłoby w pełni powstrzymać, pokrzyżować jego plany, zablokować, sfrustrować, czy uniemożliwić mu działanie w jakiejkolwiek sytuacji, w której Bóg był w pełni zdeterminowany coś zrobić. W Biblii nie ma nic, co skłaniałoby do wniosków, wysnuwanych przez niektórych współczesnych autorów, że na przykład skoro ludzie podejmują wybory o charakterze moralnym, zatem Bóg musi być ograniczony w swej wiedzy lub mocy. Gdyby istniały takie czynniki w absolutny sposób ograniczające Boga, to oczywiście pierwsze stwierdzenie nie mogłoby być prawdziwe: Bóg nie byłby suwerenny. Ale w przypadku Biblii znaczące jest to, iż przyjmuje ona pozycję kompatybilizmu, to znaczy zakłada lub naucza, że oba stwierdzenia są prawdziwe. Jest jeszcze jeden biblijny motyw, który należy przedstawić, zanim przyjrzymy się wybranym fragmentom. Jest on odrębny od dwóch stwierdzeń, które składają się na kompatybilizm, lecz pozostaje głęboko związany z tematem tej publikacji. Chodzi mianowicie o to, że pomimo wszystkiego, co Pismo mówi o bezgranicznej skali Bożej suwerenności, wielokrotnie i konsekwentnie podkreśla również Bożą, niczym nieskażoną dobroć. Biblia nigdy nie przedstawia Boga jako współtwórcy zła, ani jako skrycie złośliwego, ani jako istoty, która stoi za złem w takim stopniu, w jakim stoi za dobrem. Z pytaniem, jak pogodzić ze sobą wszystkie te elementy, zmierzymy się w stosownym czasie. Ale co do samego faktu, nie ma żadnych zasadnych wątpliwości. On jest skałą. Doskonałe jest jego dzieło, gdyż wszystkie drogi jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy on i prawy. Tak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 32. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Tak czytamy w pierwszym liście Jana. To właśnie dlatego, że Habakuk może powiedzieć Bogu: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Czytamy o tym w księdze Habakuka w pierwszym rozdziale. Tak trudno jest mu zrozumieć, jak Bóg może dopuścić aby haldejczycy dokonywali tak straszliwych zniszczeń pośród ludu, z którym Bóg zawarł kiedyś przymierze. należy zauważyć, że dobroć Boga jest aksjomatem i nie podlega dyskusji. niebo rozbrzmiewa hymnem. wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże wszechmogący. sprawiedliwe są drogi twoje, królu narodów. któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił Twojego imienia, bo ty jedynie jesteś święty. Księga Objawienia, rozdział 15. Dziękuję, że dotarłeś. Dotarłaś aż dotąd. To fragment większej publikacji książki, do której link umieszczę w opisie do tego odcinka. Zachęcam ponownie, jak w całej tej serii, do sprawdzania tego, co słyszymy. Do sprawdzania przedziwnych informacji. Bo one bardzo często są nieprawdziwe. Czasami podają je błędnie ludzie, ponieważ brakuje im wiedzy. Czasami obawiam się, że niektórzy robią to złośliwie, ale do nas, do każdego z nas, należy to, czy podajemy dalej niesprawdzone informacje. Ja zachęcam do sprawdzania, do czytania na temat kalwinizmu w dobrych źródłach. Takie dobre źródła umieszczam pod każdym z filmem. W opisie do każdego odcinku, więc zachęcam, sprawdzaj. Myślę, że doktryny łaski są niesamowite, zmieniły one życie milionów ludzi i zachęcam do poznania wielkiego Boga, wspaniałego Boga, do wywyższania Jego chwały, do oddawania Mu czci, bo On zasługuje, Jemu należy się wszelka nasza cześć, wszelka cześć wszelkiego stworzenia. Amen.